Jak wiemy, w chrześcijaństwie nie ma przypadków. I dlatego też chcielibyśmy traktować każdą liturgię z dnia jako takie słowo wodzące, wiodące, które będzie nam towarzyszyć, traktować jako to tajemnicę dnia, które będzie nam narzucało temat i wokół niego będziemy próbować rozważyć to, co Bóg nam pozwoli. I ja przynajmniej widzę cudowną Bożą perspektywę, że właśnie to słowo daje nam na początek rekolekcji, bo jak słyszeliśmy w tym pierwszym czytaniu, Mojżesz wziął namiot i rozbił go poza obozem i nazwał go namiotem spotkania. Ja widzę w tym zdaniu, w tym wydarzeniu taką figurę rekolekcji. Że opuściliśmy swój obóz, gdzie żyjemy na co dzień, gdzie jesteśmy absorbowani wieloma rzeczami, rodziną, pracą, tym wszystkim, co na co dzień żyjemy. I wyjechaliśmy na ten święty czas, właśnie poza obóz i chcemy rozbić namiot spotkania. I zależy teraz od Ciebie i ode mnie, jak będziesz przeżywać ten święty czas. Bo prawda jest taka, że to nie my wyznaczamy Panu Bogu stosownym czasem nawrócenia, ale On daje, zwany Kairos, czas łaski. I dlatego te rekolekcje są wydarzeniem, którym Pan Bóg chce przemówić i dotknąć Twojego serca, poruszyć go, rozpalić na nowo mocą i ogniem Ducha Świętego. Dlatego też Pan zaprasza Cię, abyś rozbił swój namiot. Namiot spotkania. Nie muszę chyba przypominać i nauczać, że ważne jest skupienie w milczeniu. Oczywiście nie będziemy tutaj milczenia ścisłego zachowywać, ale w miarę próbować, żeby to słowo nam nie umknęło, bo to jest bardzo ważne. Jak słyszeliśmy też w Ewangelii, że wyjaśnienie tej przypowieści Jezus podał poza tłumami, że wziął apostołów i na bok. Nawet jest napisane, Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. I tam zaczął wyjaśniać apostołom tę przypowieść. Nie w zgiełku, nie w tłumie, na ulicy, w hałasie, tylko wziął i na bok. I my też wychodzimy na bok. Czas rekolekcji jest takim czasem skupienia, odcięcia się od tej doczesności, dlatego myślę, że to też chyba nie jest jakąś nadinterpretacją, że Pan Bóg zaprosił się o to, że nawet jesteśmy odcięci od sieci komórkowych. I teraz od Ciebie zależy, jak to odczytać, interpretujesz. Czy za wszelką cenę będziesz chciał szukać miejsc, gdzie znajdziesz tą falę i popłyniesz z powrotem do tego świata, czy też po prostu czytasz to jako zaproszenie w pustyni. Oczywiście można, ktoś powiedzmy się umówi w ramach dostępności, nie? Najbliższy jednym sygnałem poinformować. Mogę nawet podać, gdzie jest Jasiń. Razy kontrolnicze. Wyjść tylko na ulicę, drapać się trochę na cmentarz. No cmentarz jest tam kurczę, można tam złapać się. Dokonać ten telefon i po prostu się rozłączyć. Po to, żeby sobie nie przeszkadzać. To jest ważne. Wszelkie wyjaśnienie przychodzi z dala tłumu. To, co czytamy w księdze Ozeasza, kiedy Bóg mówi do Izraela jako oblubnicy, że chce ją wyprowadzić na pustynię, aby mówić do jej serca. Dodatkowo napisano, że Ewangelicze wywrócił do domu, a więc w wewnętrznym klimacie. Często jest pokusa, że my się alienujemy, żyjemy poza sobą. Czas rekolekcji jest to, żeby wrócić do domu, wrócić do swojego serca i spotkać się z Bogiem w naszym wewnętrzu. Podobnie Mojżesz, jak powiedziałem, rozbił namiot spotkania poza obozem.
I kiedy Mojżesz wchodził do przybytku, wszyscy wychodzili ze swoich namiotów. Życie wewnętrzne jednego człowieka ma moc wydobyć innych z ich egoistycznej prywatności. Kontemplacja jednego porusza wszystkich. Bo może też Pan by dał sobie ten luksus, te rekolekcje, wyjechania, bo wielu na to ludzi nie stać. I też czuj odpowiedzialność, że Pan Cię posyła na tę pustynię, żeby Cię napełnić, mówić do tego serca po to, żebyś wrócił, wróciła i przekazała to światło dla innych. Bo jak wiecie, chrześcijaństwo jest z natury misyjnej. My jesteśmy światłem, solą dla tego świata. Jeśli Bóg obdarzy nas powołaniem, wejściem w wspólnotę, w życie charyzmatyczne, to nie tylko dla prywatnej naszego jakiegoś dobra, dla zbawienia naszej duszy, ale zawsze za nami jest grono osób, które Bóg postawi na naszej drodze życia po to, żeby dać im świat. Wyjaśnić im mroki życia, rzucić interpretację. Bóg rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak z kimś równym, jak z przyjacielem. Jest naprawdę możliwa przyjaźń z Bogiem, tak serdeczna i pełna poufałości i zwierzeń wzajemnych. To rozmawianie twarzą w twarz, ja widzę to jako możliwość zrealizowania w naszym przypadku właśnie podczas adoracji. Się cieszę, że każdego dnia będziemy mieli ten luksus adorowania Pana w Najświętszym Sakramencie. I spróbuj może to właśnie potraktować jako to spotkanie. Tak jak mówię, wychodził na górę, my też wychodzimy na tą górę, w sensie alegorycznym, bo raczej jesteśmy fizycznie w dolinie, ale w sensie alegorycznym na górę, gdzie Ty właśnie spinasz się duchowo, żeby wnieść z tego ducha ponad to, co jest doczesne, cieleczne, zmysłowe, po to, żeby właśnie spotkać się z Jezusem twarzą w twarz. Jest okazja. Ktokolwiek chce spotkać się z Panem, musi porzucić obóz, tłumy, zgiełk, hałas. I my w tym uczestniczymy. Dlatego wyjeżdżamy, opuszczamy miejsce naszego obozowiska po to, żeby tutaj w samotności, w pustyni, głębiej spotkać się z Panem. Bóg rozmawiał w owym samotnym namiocie z Mojżeszem twarzą w twarz. I choć dopisano, że każdy, kto chciał mu iść do namiotu, to tylko o jednym. Jozue jest mowa, że nie oddalał się z jego wnętrza. To nie jest przypadek właśnie ten zapis. Że Jozue był tym jedynym, który nie oddalał się z wnętrza namiotu. Przebywał nieustannie w obecności Boga. I myślę, że to jest zaproszenie dla mnie i dla siebie, aby te rekolekcje, jako ten namiot spotkania, właśnie tak wykorzystać, żeby nie dać się zwieść, nie dać się wyciągnąć, bo jak wiecie, czas rekolekcji nigdy nie będzie takim błogostanem. To będzie czas walki, czas zmagania się, bo demon nie śpi. On wie, ile możemy tu zyskać, dlatego jego ataki będą tym bardziej o większym nasileniu. Dlatego nie dziwmy się, że będziemy kuszeni w różnych sposób. Że będziesz kuszony, żeby nie odciąć się od domu tych spraw, tylko poprzez wyobraźnię, poprzez myśli jednak trwać, czy w inny sposób nas to po prostu wyciągnąć. Dlatego uzbrójmy się i przeobleczmy tę zbroję, pamiętacie. Mówi święty Paweł w liście do Galatów, bodajże chyba w 6 rozdziale, nałożyć tą zbroję duchową, żeby nie ulec pociskom złego, który nieustannie będzie w nas wymierzony. Ten ukryty, kontemplacyjny sługa Mojżesza stanie się jednak aktywnym i efektywnym, wręcz zwycięskim wodzem w czasie walk o ziemię obiecaną. Jak wiecie,
po śmierci Mojżesza właśnie Jozue przejmie dowodzenie i on będzie prowadził lud i on was tak naprawdę prowadzi do ziemi obiecanej. Na razie jest skromnym sługą, rozmodlonym i wyciszonym. Bo to jest priorytet. Nigdy nie będzie prawdziwy do apostolstwa, akcji, jeśli najpierw nie będzie poprzedzony do kontemplacji. Najpierw jest kontemplacja, a potem akcja. Zazwyczaj demon nas kusi, że od razu do działania. Jak wiemy, żyjemy w epoce nieustannej aktywności, która często staje się gorączkowa i łatwo przeradza się w działanie dla działania. Herezja czyni. I też myślę, że nie jest w przypadku, że ten dom rekolekcyjny jest koło klasztoru sióstr kontemplacyjnych. Zobaczmy, jak Pan Bóg, to też jest umiejętność kojarzenia, nie? Bo wszystkie znaki, wydarzenia, najmniejsze okoliczności Bóg do nas przemawia. Hebrajskie słowo gabar nie oznacza tylko słowo mówione, ale też fakty, wydarzenia. Bóg dialoguje z nami poprzez historię naszego życia. I codziennie z Tobą rozmawia poprzez najmniejsze wydarzenia. Tylko czy mamy tę umiejętność dialogu? Mieć słuch wiary, oczy, żeby odczytywać tę mowę Boga w najmniejszych wydarzeniach. I myślę, że te siostry, jak wiecie, Kościół bardzo sobie ceni życie kontemplacyjne. Stawia je niejako w sercu mistycznego organizmu Kościoła. I mówi, że to jest najlepsza cząstka. Najlepsza cząstka. I dlatego też chcemy to odczytać jako znak. Bo wiemy, że jesteśmy na co dzień kuszeni, że gdzieś ten Pan Bóg jest na marginesie dnia. Że wszystko jest ważniejsze oprócz modlitwy, oprócz Słowa Bożego, oprócz Eucharystii. I wiemy, że największą tragedią w życiu wielu ludzi staje się to, kiedy praca staje na pierwszym miejscu, a modlitwa na drugim. Kiedy jest wszystko dobre na dalej. I może czas najwyższy, żeby modlitwa, spotkanie z Bogiem postawić na pierwszym. A wtedy wszystko będzie miało swoją właściwą hierarchię i właściwie się potoczy. Musimy się opierać pokusie i starać się najpierw być, zanim zaczniemy działać. I też ku temu służą rekolekcje. Przypomnijmy to słowo, jakim Jezus napomniał Martę. Marto, Marto, troszczy się, niepokoi się, obiera, potrzeba mało, albo tylko jednego. Tylko jednego. Dlatego rekolekcje służą ku temu, aby się zatrzymać, wyhamować, żeby faktycznie odkryć to, co jest najważniejsze. Kiedy Mojżesz tak rozmawiał z Bogiem, to te pierwsze czytanie mówi, że Pan wstąpił w obłoku i Mojżesz zatrzymał się koło Niego i wypowiedział imię Pana. Przyszedł Pan przed Jego oczyma i wołał: Pan, Pan, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiącznych pokoleniach, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech. Dla mnie to samo objawienie się Boga jest Jego najpiękniejszym imieniem. Bo tu sam Bóg wypowiada swoje atrybuty. Objawia nam swoje wnętrze, swoją tożsamość, swoją istotę. I zobaczcie, jaka to jest piękna, dobra nowina, że właśnie taki jest Bóg, że Bóg jest przede wszystkim miłosierny i wiemy, że to jest największym atrybutem Boga, Jego miłosierdzie. Że jest przede wszystkim litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność. Przecież to nie jest cudowne. Wiele dramatów w naszym życiu duchowym polega na tym, że mamy fałszywy obraz Pana Boga. A tu Bóg sam na początku tych rekolekcji w pierwszym dniu już odkrywa swoje prawdziwe oblicze. Że to przede wszystkim jest Bóg pełen miłosierdzia. Że jest cierpliwy, że jest łaskawy. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to odkryli. Bo po to jest to słowo. I to, co słyszeliśmy w tym cudownym psalmie 103, który
ciało wygłasza jeden z lepszych hymn o miłości, miłosierdziu Boga, właśnie w tych słowach. Miłosierny jest Pan łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Nie zapamiętuje się w sporze, nie płonie gniewem na nic. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nami odpłaca. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli. Jak odległy jest wschód od zachodu, tak daleko odsunął od nas nasze winy. To, co objawiła nam siostra Faustyna w swoim dzienniczku, to, co powiedział Jezus do niej w tych objawieniach, że największym grzechem, najbardziej raniącym Boga, Jezusa, to nie jest nasza pycha, nasza seksualność, nasze egoizm, brak przebaczenia, tylko największym grzechem, który najbardziej dotyka ślepszej osoby, to jest brak ufności, jego dobroć i miłosierdzia. Tym najbardziej rańczy, że Bogu nie dowierzasz, że się Go boisz, że Mu nie ufasz. A skąd to się bierze? To jest korzeń grzechu pierworodnego. Kiedy szatan nam mówił, że Bóg Cię nie kocha, i każdy z nas się z tym rodzi. Dlatego Bóg na nowo chce objawić nam swoje prawdziwe oblicze i chce rozmawiać z Tobą twarzą w twarz. Dlatego dziś daje takie inne słowa. I ta Ewangelia, którą nie będę teraz szczegółowo interpretował, poświęcimy sobie wieczorem konferencję na ten temat, bo ona jest bardzo mocna w treści i bardzo ważne w naszym życiu wewnętrznym, ponieważ też możesz mieć taką pokusę, że widzisz, że twoja dusza, twoje serce jest co? Zapaszczone. Jest pszeniczka, smug, dobrych postaw, jak najbardziej, ale są wady, są słabości, są jakieś namowy. Jaka jest pokusa, nie? Wyczyścić. Wszystko usunąć, nie? Czyściutkie, polewka, super. I może masz takie pragnienie, żeby to wykonać tego. A Pan Bóg, jak się okaże, powie, nie tędy drogą. To się nie da. To jest ogromna pokusa i iluzja, że możesz mieć czyściutkie polewko. Hiperpobożny, super uduchowiony. Nie zawsze zadziwia ten fakt, że dlaczego Jezus umarł? Kto go ukrzyżował? I to jest fakt, to nie da się zaprzeczyć. Ludzie najbardziej pobożni. I to są paradoksy. Ludzie najbardziej pobożni zabili Jezus. Jezus nie miał takich problemów właśnie jak z faryzeuszami, a wiemy, że Kajfasz, Ananiasz, cały Sanhedryn, elita, śmietanka Izraela, nie? Ludzie najbardziej pobożni dobili. I dlatego też Bóg w swoim miłosierdziu chce, abyśmy nie weszli w fałszywą drogę duchowości. Bo można popaść w faryzeizm. A tu chodzi o to, że łaską, darmo jesteśmy zbawieni. I chodzi przede wszystkim o pokorę. Bo chociażby patronowie dnia dzisiejszego, Joachim Anna, wiemy, że jest to pokrywu, bo Ewangelii nic o nich nie pisze, że oni przez większość swojego życia żyli w ogromnym ubóstwie i upokorzeniu. Jak mówi tradycja, oni otrzymali to dziecko, Maryję, a ona stała się płodem dopiero na starcie. Podobnie to jest biedne. I pomóc. Urodzić takie dziecko. Urodzić cud. Największy cud na świecie. Niepokalany. Ale jaki, powiedzmy, ten owoc wymagał jakiej ofiary, jakiego wyrzeczenia. Przez prawie całe życie czuć się jakim? Bez owoca. I to jest upustwo ducha. I dlatego pierwsze błogosławieństwo wkładają na górze, czyli szczęśliwi, ubodzy w duchu. Czy ty czujesz się szczęśliwa, kiedy widzisz swoje ubóstwo? Bo Jezus mówi, szczęśliwi. A jak ty tam będziesz? Bo my co? Chcemy być bogaci. Chcemy być uduchowieni. Chcemy być pięknoduchami.
Ale czy o to chodzi? Co zwiodło Lucyfera? Lucyfera zwiodła piękność. Możemy sobie sprawdzić. 28 rozdział Ezechiela. Tam jest opis szatana, upadku szatana. To, co zwiodło właśnie go, to piękność. On się tak zapatrzył, że był tak cudowny, tak wspaniały, idealny, bezbłędny. I jego serce umysł się pyta. I to go zgubiło. A więc się pyta, już nie ma z tego. I pyta jest grzechem grzechu. I dlatego Jezus, żeby uratować ludzkość i dać wzór prawdziwy do naśladowania, to kim się stał? Możemy zajrzeć. 53 rozdział Izajasza, 4 pismo Jana. Zgardzony, odetchnięty, nawet nie można było patrzeć na niego jak na pędowatego. O, i to jest ideał. Tylko czy my dążymy właśnie do tego ideału? Bo przychodzi łaska w krzyżu, w cierpieniu, w odrzuceniu, w niezrozumieniu i ty mówisz, Pan Bóg mnie nie kocha. A bo przyszła łaska, tylko nie z tej strony. I zobaczcie, Joachim Anna przez całe życie znosili co? Upokorzenie, ubóstwo. Bo w tamtych czasach bycie bezpłodnym, bezdzietnym, to było wyraz przekleństwa, klątwa. Wszyscy wokoło nie mieli żadnych wątpliwości, że ich dotknęła kara Boża. Bo płodność była wyrazem błogosławieństwa. I teraz zgódź się na taką historię życia, taki scenariusz. Znosić to ubóstwo o to, żeby w pewnym momencie Bóg obdarzył się ogromną łaską. Wiem, że właśnie duchowość jest bliska, duchowość i ścięstwo duchowe, tak? Mała Karenia, którą bardzo kocham. I ona pisze w jednym miejscu, że właśnie o tym ubóstwie ducha, że pokazał sobie święty, że po takie wysokie schody, mówi, spróbuj stąpować na pierwszy stopień. I zgódź się na to, że nawet przez całe życie ty nie wejdziesz na pierwszy stopień. Ale niech nie kręca. Niech nie kręca się, tylko ciągle podnieś nogę. I zgódź na to ubóstwo ducha, że ty nigdy nawet na pierwszy stopień nie wejdziesz. I to jest heroizm. I to jest to. Niech nie kręci się. Zniechęcenie nie jest zawsze sprawą. I jest ogromna pokusa. Bo my chcemy efekty. A tu zgodzi się na ubóstwo. To może niektórych wystarczy. Ciąg dalszy na stronę. Amen.